poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Twojego ruchu, Marek Siwiec. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie pośle, czy należy uznać za przełom, przełom wczorajszą deklarację prezydenta Ukrainy o tym, że jeśli będzie ustawa umożliwiająca leczenie Julii Tymoszenko za granicą, to on ją podpisze? To nie jest przełom, ale to jest deklaracja w dobrym kierunku, bo Prezydent jakby próbuje podzielić się odpowiedzialnością za tą decyzję z parlamentem. Choć powiedzmy sobie szczerze, jak nie będzie woli politycznej ze strony prezydenta, to żaden parlament na Ukrainie niczego nie przegłosuje. Do tej pory woli nie było, bo ten projekt zdaje się jest już od lipca w ukraińskim parlamencie. I to jest, była jedna z wersji tych wersji. Po drodze było kilka. Ja jestem zwolennikiem tezy, że to nie jest problem prawny, tylko to jest problem polityczny, aby Julię Tymoszenko, która już odbyła ponad dwa lata kary, wypuścić z więzienia. I to, to jest dylemat, który stoi przed władzami. Ponad dwa lata to, to jeszcze nie jest chyba pół. To, to, Bo, zależy, z czego. to zależy, za, właśnie zależy z czego. Z siedmiu lat to na pewno nie jest pół, ale gdy ta kara była zmniejszona, to to już może być pół, i właśnie e, w tym kierunku idzie myślenie. Tak O tym pisze ukraińska prasa bardzo e, bogato i szeroko. Ja myślę, że to jest e, taki moment, w którym będzie bardzo szybko wóz albo przewóz, używając języka. Popularnego. A jaki to ma związek z misją Patakoksa i Aleksandra? Zasadniczy, zasadniczy, dlatego że oni wykonali wielką pracę. Tak, dla ciekawości, spędzili 63 dni na Ukrainie, to jest dużo. Odbyli kilkaset spotkań z najwyższymi oficjalami, ale też przedstawicielami opozycji, samą Julią Tymoszenko spotykali się kilkanaście razy. I w wyniku tej, tej gigantycznej pracy nastąpiło Zbliżenie kultur, tej kultury, czy też tego pakietu filozofii politycznej, prawnej, karnej, państwowej, którą prezentują władze ukraińskie, czyli pewnego rygoryzmu, który doprowadził Julii Tymoszenko do więzienia. I oczywiście wszyscy my, po drugiej stronie jesteśmy przekonani, że to było motywowane politycznie. W związku z tym nastąpił taki rodzaj miksu, gdzie mówiono tak naprawdę o argumentach tych, które przedstawiały władze ukraińskie. Oni mają swoje mocne argumenty i argumentach, o których myśmy mówili, że to jest po prostu niezgodne nie ze standardami, aby za decyzję polityczną podjęto, którą podjęła jako premier, która oczywiście skutkuje finansowymi działaniami i efektami, żeby po prostu wsadzać człowieka do więzienia. Ale panie I... pośle, komenta to, że nawet niekoniecznie z obozu Janukowycza, z obozu władzy mówią, że Julia Tymoszenko tak naprawdę święta nie była. No tak, tylko, że to nie jest rozmowa o świętości, tylko jest rozmowa o pewnym konkretnym przypadku. Jest bardzo wiele sposobów e karania za brak świętości, zamknięcie do więzienia i to jeszcze na 7 lat, to, to, jest, to jest jakby... Ostatnia, ostatnia metoda. Najwięk, najbardziej dotkliwie ale, ale zachowują wszystkich się... Dla jest jednak zrozumiałe, dlaczego Unia Europejska tak mocno obstaje przy tym warunku. Dlaczego to jest warunek sine qua non? Dlatego, że to jest element, który pokazuje, że władze ukraińskie są gotowe respektować standardy traktowania osób podejrzanych. Mówię o podejrzanych, bo ona była od początku traktowana jak przestępca. Wylądowała w więzieniu jeszcze na etapie procesu. I to jest jeden z 48 warunków, które ministrowie z praw zagranicznych sformułowali prawie rok temu po ostatnich wyborach zresztą powiem uczciwie że z tych 48 warunków które można podzielić na trzy grupy pierwsze to jest zmiana prawa wyborczego drugie zmiana prawa karnego i trzecie to jest tak zwana selektywna sprawiedliwość czyli zamykanie ludzi pod pretekstem innych przestępstw zamykanie polityków do więzienia te pierwsze dwa zostały spełnione czyli jesteśmy bardzo blisko pozytywnego efektu i tu nie chodzi o ambicje tak odczytałem pani pytanie że ktoś chce Coś wymusić. Tylko tu chodzi o takie po prostu rzetelne i, i bardzo też przyjacielskie, bo my cały czas rozmawiamy na każdym szczeblu. Przecież niedawno Barroso spotkał się, Manuel Barroso spotkał się z Janukowiczem w Nowym Jorku. To jest, to jest perswazja, to jest rozmowa. Robicie to w sumie dla siebie. Tym bardziej, że we wszystkich krajach Unii Europejskiej ona by po prostu do więzienia za tego typu czynności odpowiadała politycznie. Pewnie przegrałaby wybora, do więzienia by nie poszło. Robicie to dla siebie, a co Unia Europejska będzie miała ze stowarzyszenia z Ukrainą, jeśli do niej dojdzie na szczycie w Wilnie? A to jest tak jak z handlem. Ten, kto sprzedaje, zyskuje. Ten, kto kupuje, zyskuje. Jeżeli tego handlu jest dużo. Na ogół. No, na no ogół, no, no tak, ale, ale mówimy o, o, tym, o, o tym, co świat popędza od czy, czasów, kiedy Fenicjanie pieniądze wynaleźli, albo może jeszcze wcześniej, bo handel istniał. Więc chodzi o to, że 80% prawa ukraińskiego w wyniku traktatu handlowego, bo to są dwa traktaty, jeden polityczny o stowarzyszeniu i drugi o wolnym handlu 80% prawa ukraińskiego zostanie zmienione. I powiem tak, jeżeli by ktoś Polsce zaproponował jeżeli Unia Europejska zaproponowałaby Polsce w 93 roku Wtedy, gdy staraliśmy się, pierwszy raz my mówiliśmy, że chcemy do Unii Europejskiej, tego typu traktat stowarzyszeniowy, to byśmy tutaj po prostu pili szampana z radości. Myśmy mieli na początku dużo trudniejszą drogę. Oni dostają potężny instrument do ręki. Oczywiście wdrożenie tego, to będzie, będzie bardzo bolesna sprawa, będzie wymagała wielkiego zaangażowania również z naszej strony i również pomocy wobec znaczy kraju. Z naszej strony, to znaczy ze strony Polski, Unii, czy ze strony Unii Europejskiej? Ale, ale, ale też Polski jako kraju, który ma szczególne szczególny zainteresowanie żeby się to udało, jeszcze jedna sprawa międzynarodowa. Na początku grudnia Europejski Trybunał Praw Człowieka ma się zająć się skargami Palestyńczyka i Saudyjczyka, którzy twierdzą, że byli przetrzymywani w więzieniach CIA także na terenie Polski. MSZ uważa, że Trybunał powinien odrzucić skargi, ponieważ nie jest jeszcze zakończone polskie śledztwo w tej sprawie. Czy Trybunał podzieli? Nasz punkt ja nie, widzenia? Nie mam ja wie pojęcia. Ja nie mam pojęcia. Jestem zwolennikiem, żeby działało prawo, ale takie prawo. Soté, takie pozbawione nacisków, jakichkolwiek nacisków. Rozumiem, że uwaga polskiego MMZ-u ma charakter proceduralny, a nie jest to nacisk na, na Trybunał. Jeżeli trafiło to do Strasburga, to im szybciej zajmie stanowisko Trybunał, tym lepiej. Przypomnę, że było po drodze trochę takich momentów, które trochę pozwalają zadawać pytanie, czy rzeczywiście to się wszystko odbywa w takim trybie, żeby wszyscy byli zadowoleni. Mówię, strony mówiono od Pewnych dokumentów, tak dalej. później się okazało, że właściwie niewiele odtajniono. Proszę bardzo, jeżeli jest termin, to będzie i wyrok, i to jest, to jest w interesie sprawiedliwości, to jest w interesie prawa. Podobnie jak wielką rolę ma do odegrania polska prokuratura, a polskie sądy, to, to dzisiaj. Ta instytucja ma wszelkie instrumenty, aby powiedzieć w którymś momencie, były, nie były, je, złamano polskie prawo, nie złamano polskiego prawa, żeby tą sprawę wreszcie zakończyć, dlatego, że to, to kapanie tej wiadomości. No właśnie, przy, okazji, przy okazji zapytam, jak tam Pana sprawa, bo Pan e, pewnej organizacji, która oskarżyła między innymi Pana o udział w tej sprawie, groził sądem. Ta, no nie, to ja nawet sprawę skierowałem do sądu, tylko, że Pan senator Marti, który sformułował pod moim adresem takie zarzuty, po prostu zasłonił się i sprawa została zawieszona w sądzie w Poznaniu, do momentu, kiedy on tego immunitetu zostanie pozbawiony. Także to, to ja jestem cierpliwy i wierzę, że wyrok będzie sprawiedliwy. Panie pośle, kto jest winien temu, że Hanna Gronkiewicz-Walc została na swoim stanowisku? To jest wina czy zasługa? No wina, jeżeli myślę o pana punkcie widzenia, ponieważ państwo chcieli ją odwołać. Tak, i te argumenty, które zostały przy tej okazji wypowiedziane, one myślę, że będą jeszcze długo aktualne, bo to nie jest tak, że problem zniknął, problem zarządzania Warszawą, wizji Warszawy, marzenia o Warszawie. Pozostała pani prezydent, która uważa, że dobrze rządziła. <laughs> Więc. Dzisiaj mówienie o tym, kto odpowiada, a to jest lepsze chyba słowo za to, że została. Myślę, że głównym sprawcą jest pan premier, który zaapelował, że to jest dobry polityk, żeby tak, metodą taką dosyć, dosyć, on dosyć. On jest człowiekiem zasłużonym. zasłużonym. Z jego punktu widzenia no, no tak. zasłużona. Natomiast, pan... natomiast po prostu ci, którzy zainicjowali, nie zdołali zgromadzić 25%. Niech sobie każdy uderzy się we własne piersi. Oczywiście, Ale w Twoim no... ruchu rozliczeń nie będzie. Nie, Ale to znaczy rozliczenie, no, po, po prostu zrobione. jest refleksji. To... No nie, refleksja jest i to jest bardzo poważna, bo jeżeli y, y, występują przynajmniej trzy osoby, które ze sobą jakby politycznie są blisko, pan, pan Guział, pan Kalisz i na przykład bardzo aktywnie działający w tej sprawie Andrzej Rozenek, to też mogą mieć wyborcy takie wrażenie, że jest tutaj pewien pewnego rodzaju dyspersja odpowiedzialności czy też tego, co się wydarzy po wyborach. Według mnie zabrakło po stronie, mówię, tej niepisowskiej. Bo, bo, bo za tą stronę chciałbym mówić, takiego koherentnego przekazu, co będzie dalej. Jak to tak naprawdę ma wyglądać później, gdyby panią prezydent odwołano. Ale to już jest historia. Jak to będzie kandydatem ruchu no, Nie palikaty? mam pojęcia. Przepraszam, twojego ruchu. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, te decyzje jeszcze nie zapadły. Ja, tak jak mówię, wymienione trzy nazwiska coś znaczą w Warszawie, w polityce warszawskiej. I jeszcze, nie ma znaczenia, że, że Ryszard Kalisz nie jest formalnie w twoim ruchu. Nie, nie ma znaczenia, bo jest politykiem lewicy, z którym współpracujemy w ramach porozumienia politycznego Europa Plus, które chce wystąpić w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ma wielkie znaczenie zaangażowanie partii, które będzie mieć swój kongres wojewódzki, partii Twój Ruch. W Warszawie przyjedzie kilkuset ludzi, którzy należeli do ruchu Palikota. Pewnie kilkuset albo kilkudziesięciu, którzy wstępują do nowej partii. I to też będzie miejsce refleksji o tym, jak, jak to dalej z tą Warszawą ma być. I wydaje mi się też, że bez udziału w tej rozmowie pana Burmistrza Guziała ta, ta rozmowa nie będzie pełna, bo on się przebił do tej polityki z pierwszych stron gazet. Można mu tylko pogratulować, choć tego sukcesu, o który chodziło, nie odniósł. Jeszcze jedno. Wczoraj usłyszałam, jak Andrzej Rozenek zapowiada, że twój ruch zaapeluje do marszałek Kopacz, żeby zespół Macierewicza wyprosić z Sejmu. Czy pan uważa, że wyprosić z Sejmu? zespół Macierewicza? Ja by, myślę, że posłowie w tej sprawie powinni działać suwerennie. Ja mógłbym powiedzieć, że gdyby chcieli się przejść do Parlamentu Europejskiego, to bym gorąco prosił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, aby czy kolegium kwestorów, żeby takiej zgody nie dało. Uważam, że to, jest, to co oni robią, to jest kompromitujące, a majestat czy powaga gmachu jednak jest pieczęcią, która dla wielu ludzi... E, tworzy poczucie wiarygodności. E, I z tego punktu widzenia Rozeneg ma absolutnie rację, że to, że to jest pewnego rodzaju zawłaszczenie e, no, dobra wspólnego, bo, bo, bo nie wiadomo przecież, e, że to ludzie czasami patrzą, a niekoniecznie słuchają. No e, to nie... jest mnóstwo różnych zespołów. No bardziej tak. lub mniej potrzebnych, mniej lub bardziej dziwnych. Tylko, że jest mało zespołów, w których po prostu się kłamie e, i, to, i to kłamstwo stało się instytucją, a nie, e, a nie. Odstępstwem od reguły. Znaczy... I proszę popatrzeć, że to się odbywa w obecności posłów i senatorów największej partii opozycyjnej, którzy kiwają głowami. Z, ze Skype'a płyną coraz to bardziej oryginalne tezy. Jedne są dementowane, drugie nie. Biorą w tym aktywny udział rosyjscy blogerzy. Czyli się wszyscy. By wrócić, my my wszyscy... Kończyć. Je, je, jeżeli by się to Przedefana. dało, to, to, to ja bym nie cierpiał. Dziękuję bardzo. Dziękuję Marek bardzo. Siwiec, wiceprzewodniczący Twojego ruchu, poseł do Parlamentu Europejskiego, Beata Michniacz. Dziękuję.